Graliśmy wcześniej. Dziękujemy wam naprawdę. Ogromne, ogromne dzięki wam wszystkim, którzy byliście tu dzisiaj, organizatorom i wszystkim, którzy sprawili, że ten koncert tak wyglądał i tak brzmiał. Dziękujemy! Zespół
Another Pink Floyd przyjechał do państwa z Krakowa głównie w składzie Katarzyna Kubiczek, Maja Winkler, Aneta Łakomy. Na perkusji Grzegorz Grisza Dramsbauer. Gitara basowa, czyli człowiek z największym gryfem w tym zespole, Marcin z Essen. Gitary po kolei to jest najciężej, bo nigdy nie wiadomo od kogo zacząć, bo wszyscy są tak samo dobrzy. Ja zacznę od tego pana, bo oprócz tego, że gra na gitarach, śpiewa, to te włosy, jak ja mu zazdroszę. Matragon! Gitary nie tylko elektryczne, akustyczne, normalnie też bardzo dobrze śpiewa, dzisiaj akurat nie miał okazji. Jarek Meus! No, gitara chyba najgłówniejsza dzisiaj. Człowiek, który do was nie przyjechał, on wrócił do was. Człowiek stąd, Marek Raduli! Najsaksomniejszy instrument w tym zespole, Łukasz Płatek! Człowiek na tym podwyższeniu tutaj, on tylko ściemnia, że jest klawiszowcem w tym zespole, bo tak naprawdę to on to robi tylko dla przyjemności. Bo to jest człowiek, który ten zespół wymyślił, utworzył, to jest menadżer tego zespołu, kierowca, optymalizator Andrzej Łakomy! Bez niego nie byłoby tego zespołu, nie byłoby nas tutaj. Dzięki, Andrew. Słuchajcie, ja dostąpiłem tej okazji, tej przyjemności, żeby przedstawić jego. Panie, panowie, słuchajcie, widzę milion telefonów, ale jak nie wrzucicie tych zdjęć na naszego Facebooka, ja wam pokażę. Słuchajcie, partie wokalne Davida Gilmoura. Partie wokalne Rogera Watersa. Dzisiaj śpiewał dla was. Ja powiem bardzo tak, na ucho wam powiem. On ma na imię Norman, na nazwisko Power jest z Cieszyna. Ale zrobicie tak, Norman, 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 on tak lubi. I taki hałas i on jeszcze dla was zaśpiewa, co? No to jedziemy. Norman, Norman, Norman! Thank you.
Another Pink Floyd. Marek Raduj. Ludzie, którzy muzyką Pink Floydów przenieśli nas ponad czasowość. Bardzo dziękujemy. Uśmiechamy się teraz selfie z wami. Ostatnie zdjęcie na Dniach Miasta Kędzierzyna-Koźla 2023. Piękne zakończenie. Dwa dni były piękne, ale ten deser, ta wisienka była przesmaczna i przewspaniała i myślę, że w takim smakowitym nastroju zostawią nas na dłuższy.